W takim razie, kochani, zapraszam do stołu i pierwszy z tych siedmiu sakramentów, mianowicie sakrament chrztu. Co sakrament chrztu oznacza? Oznacza on zanurzenie przedmiotu czy żywej istoty w wodzie w celu obmycia jej. Trudna definicja, znaczy trudna, taka trochę dziwna, no bo jeżeli zanurzenie, no właściwie zanurzenie w celu obmycia. Tu już jest takie jak gdyby przygotowywanie gruntu do tego, żeby potem w ogóle wszystko ograniczyć tylko do obmycia. Nie? I żeby już to zanurzenie nie było konieczne. No, w każdym bądź razie wszyscy jesteśmy zgodni, że chrzest oznacza zanurzenie i że na początku zawsze tak było. Dalej, natura, materia chrztu. Jakie elementy ustanowione przez Chrystusa nie ulegają zmianom, a które wprowadził Kościół? Otóż od końca XII wieku teologowie zaczynają mówić o formie i materii sakramentów. To się odbije potem też między innymi na tej transubstancjacji. Już dzisiaj rozmawialiśmy. Mamy tutaj arystotelesowskie pojęcia. Dzieła Arystotelesa odkopane na pustyni, wcześniej nieznane, czy mało znane, właściwie prawie nieznane, wpłynęły na pewną rewolucję w teologii. Ten przełom, który kojarzony jest z Tomaszem z Akwinu, do czasów Tomasza z Akwinu głównie filarem głównym był Augustyn, a jeśli chodzi o wpływy filozofii, bo niektórzy zarzucają, że były wpływy filozoficzne, no to Platon, czy też jego następcy. Natomiast tutaj wkracza Arystoteles i również odkrycie jego dzieł też przekłada się trochę na filozofię, na teologię i pojęcia Arystotelesa trafiają takie jak chociażby forma i substancja, co potem w przypadku transsubstancjacji ma ogromne znaczenie dla wyjaśnienia w sensie filozoficznym, bo tam co się tak dokonuje, to można tylko przez wiarę tak naprawdę. No więc forma i materia sakramentów. Jak w przypadku chrztu, prawda, podejść do kwestii formy i materii? Otóż materią obrządku sakramentalnego jest woda naturalna. Dalszą materią obrządku sakramentalnego jest woda naturalna. Bliższą jest czynność obmycia. Chrzest powinien wyrażać symbolikę obmycia. Tak tutaj podkreśla to podręcznik dogmatyki. Dalej. Jak powinien przebiegać chrzest? W słowach towarzyszących obrzędowi chrzcielnemu należy wymówić imiona trzech osób bożych i wyrazić samą czynność sakralną. W przeciwnym razie chrzest będzie nieważny. Imiona trzech osób bożych i sama czynność sakralna. Popatrzmy, dogmat nie precyzuje. Czy to ma być zanurzenie, polanie, pokropienie? Treść zawarta w twierdzeniu jest dogmatem wiary ze zwykłego nauczania Kościoła. Następnie w temacie chrztu. Skutki chrztu. Przez chrzest ludzie zdobywają uczestnictwo w ofiarnej śmierci Chrystusa i Jego zmartwychwstaniu. I dalej. Ludzie przyjmujący chrzest z wody i z Ducha Świętego otrzymują członkostwo w Kościele. To jest w ciele mistycznym Chrystusa. Czyli teraz będę czytał za katechizmem Kościoła katolickiego. Punkt 1265. Chrzest nie tylko oczyszcza ze wszystkich grzechów, ale także czyni neofitę nowym stworzeniem. Przybranym Synem Bożym, który stał się uczestnikiem boskiej natury, członkiem Chrystusa, a z nim współdziedzicem oraz stał się świątynią Ducha Świętego. W takiej samej treści dotyczy również tych dzieci niedawno narodzonych. Tak, tak, bo to czyni chrzest. Bez względu na to, kto jest chrzczony. Tu są odsyłacze biblijne. Tu akurat są odsyłacze do każdego z określeń. W przypadku, jeśli wymowa to obmycie z grzechów, tak? Tak, tak, tak. Tu jest prawdopodobnie na myśli jedyny grzech. Tak, grzech pierworodny. Tak, no to jest z reguły motor, który popycha rodziców do wczesnego chrztu. Obmycie z grzechu pierworodnego z obawy i lęku, że dziecko mogłoby zachorować i umrzeć wcześniej, prawda, zanim zostanie ochrzczone. Także jest
Czyni neofitę nowym stworzeniem. Chrzest nie tylko oczyszcza ze wszystkich grzechów, ale czyni neofitę. To jest... Przepraszam, co z tym złoczyńcy na krzyżu? Nie, nie, nie. Tak, tak, tak. No właśnie. Tak samo, tak samo chciałem odpowiedzieć, chociaż nigdy jeszcze się z taką odpowiedzią nie zetknąłem, ale w tej chwili tak samo pomyślałem. Widocznie taka myśl się pojawiła w tym zgromadzeniu. Że... Dzisiaj będzie ze mną broń. Tak, tak, tak. No tutaj trzeba uzgodnić z Krzysztofem, gdzie jest ten przecinek, wiesz, bo w oryginale przecinka nie było. Ale gdzie ale nie, czy, nie o to dziś chodzi. Czy zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju, czy zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju, to już... Ale bez chrztu, chodzi, że bez chrztu ma być w raju. No. Tak, tak. Nie dziś będzie w raju, a nie ochrzczony był. Chrzest nie był konieczny, tak, w tym przypadku tak. Ale to jest bardzo dobra odpowiedź, bo jeżeli ten człowiek już widział w Jezusie, prawda, no można powiedzieć tego Bożego posłańca i mówić, żeby, no chce być tam, gdzie on, prawda, i znaleźć się w Jego Królestwie i tak dalej, no jest to jakieś świadectwo Jego wiary i w tym momencie... To dopuszcza jeszcze jakby inną, mniej rytualną formę chrztu, kiedy chrzest jest niemożliwy, tak? Znaczy forma, no owszem, no dopuszcza no, chrzest krwi, o czym mówiliśmy tutaj o męczeństwie, owszem, tak. Pragnienie chrztu w sytuacji, kiedy on faktycznie i fizycznie nie może być wykonany, Kościół również katolicki naucza, że zostaje zaliczone, że tak powiem, kolokwialnie przez Pana Boga. I tak, tak. No my się tutaj głównie posiłkujemy Ewangelią Marka, gdzie czytamy, że kto uwierzy, ochrzci się, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony i tutaj ten chrzest w kontekście potępienia już nie występuje, czy brak chrztu w kontekście potępienia. Więc to nie jest niezbędne. Nie ma miejsca. Tak to rozumiemy i tak nauczamy. Natomiast zdaniem Kościoła katolickiego chrzest jest konieczny do zbawienia, konieczny jest. Jak tłumaczą przypadek Łotra na krzyżu, w tej chwili nie pamiętam. A jednym z wytłumaczeń może być chyba, że to było przed dniem Pięćdziesiątnicy, przed powstaniem Kościoła. Aha, na pewno. I tak, tak. W tym kierunku może być to stare przymierze, bo właśnie stare. Ale znowu, kochani, no. Przepraszam, ale jeśli chodzi o teologiczne wypowiedzi tutaj Kościoła katolickiego, no to mamy prawo czepiać się słówek. Bo każde słowo, jak powiedziałem, było powielokrotnie przemyślane. Coś takiego jak katechizm przez największe mózgi przeanalizowane. I tak samo kolejne dogmaty przemyślane i sformułowane w taki sposób, aby wykluczyć jakąkolwiek możliwość zgrzytu pomiędzy danym dogmatem, a tym, co już do tej pory zdogmatyzowane zostało i tak dalej. Otóż zwróćmy na to uwagę, bo to jest ważne. Co czyni neofitę nowym stworzeniem? 2 Koryntian 5,17. Co czyni go przybranym Synem Bożym, który się stał uczestnikiem boskiej natury? 2 Piotra 1,4. Co czyni go członkiem Chrystusa, a z nim współdziedzicem? Rzymian 8,17. I świątynią Ducha Świętego. Już podpowiedziałem, mówiąc co? Chrzest. I ciągle będziemy się z tym spotykali, przechodząc przez poszczególne sakramenty. Chrzest jest czymś. No, oczywiście w innym punkcie i w innym miejscu przeczytamy, że to Chrystus sprawia. W tym miejscu tego nie ma. Nie? I jest to napięcie, takie rozciągnięcie tych punktów ciężkości gdzieś między jednymi fragmentami, gdzie mowa jest o Jezusie Chrystusie jako głównym sprawcy, a samymi jakimiś rytami czy czynnościami, które podawane są jako sprawcy jakichś tam duchowych konsekwencji. No i... To nie jest dziwnego, że to, co mówiłeś w poprzedniej sesji, że w końcu doszli do jakby takiej nowej formuły, że to przez to wszystko działa Chrystus. No. Tak, i tutaj dochodzimy do tego elementu, o którym już ktoś wspomniał, mianowicie do jakiegoś magicznego rozumienia, no, działania tych czynności różnych, w przypadku różnych sakramentów. Bo jeżeli ktoś oczekuje siły sprawczej wynikającej właśnie z wykonania pewnego rytu, no to jest magiczne podejście. Tak. Na tym właśnie polega magia, że trzeba wykonać pewne czynności i będzie taki skutek. I ten skutek jest gwarantowany.
Abrakadabra. Bo magia niestety, ale to nie jest bajka, bo takie rzeczy się dzieją. Bo gdyby się nie działy, to moglibyśmy sobie się tym nie martwić, ani nie przejmować. No, a teraz, jeżeli ktoś wydobędzie taką obawę, że to jest magiczne podejście, no to wtedy usłyszy od teologa, księdza, który też 5-6 lat studiował teologię, że nie, no przecież jest tam gdzieś indziej napisane, że to Chrystus jest tym sprawczym narzędziem, prawda? I już i okej, okay, nie? To tak jak w przypadku obrazów mówi się, że ludzie się modlą do obrazu, no to każdy ksiądz i bardziej świadomy katolik dzisiaj również wytłumaczy, że nie modlą, nikt się nie modli do obrazu, tylko ten obraz pomaga jakoś skoncentrować nasze myśli na obiekcie, do którego się modlimy i jest czymś takim, powiedzmy, dodatkowym i tam pośrednim, ale przecież nie do obrazu się modlimy. Nie? To dlaczego w Czechach? A w praktyce... Odnosi się na kulty, na to wszyscy padają na kulty. No. I dlaczego w każdym sanktuarium w ulotce przeczytamy, że to są święte obrazy? No właśnie. I tak dalej, i tak dalej. Więc no, to jest właśnie takie pewne napięcie i też pewna trudność. I teraz no, poszczególni ludzie, członkowie Kościoła jakoś to muszą sobie poukładać. Najczęściej idą za tym poglądem takim typowo bardziej duszpasterskim, zgodnym z ludzką naturą, ludzką psychiką, czy powiedzieć można raczej psychologią, prawda, pojmowania rzeczy na sposób taki bardziej magiczny i w sumie w takim świecie właśnie jakichś ceremonii, obrzędów, płytko pojmowanych i emocjonalnie z kolei głęboko przeżywanych żyją, nie? I trudno jest też potem, nie wiem, nawiązać jakiś tam dialog, kiedy ktoś próbuje coś argumentować. No, bo jak się ma argument do przeżycia albo do jakiejś takiej tajemnicy, prawda, bliżej niesformułowanej, którą można tylko jakoś doświadczyć. No. Ona to... Ja myślę, że właśnie tego, czego my nie rozumiemy, wy szczególnie, drugie pokolenie chrześcijan, to jest to, że katolicy, oni są związani emocjonalnie, oni są zakochani w tej Maryi. Rozumiecie? To nie jest tak, że to jest dla nich jakaś część nauki. To jest ich... Tak, to nie jest tylko część nauki. Ja powtarzam, bo mikrofon tego nie ściąga. To nie jest tylko część nauki, na pewno. Pamiętam, słyszę, jak pierwszy rok w Polsce nauczyłem się bardzo szybko, kiedykolwiek rozmawiam z katolikami, nigdy nie na temat Maryi, nigdy nie na temat papieża. Bo ani słowo przeciwko Maryi, to jest słowo przeciwko matce, ani słowo przeciwko papieżowi, to jest przeciwko Ojcu Boskiemu. I koniec rozmowy. Więc poszedłem do wniosku, że nie będę. Jeszcze kilka sformułowań odnośnie chrztu z katechizmu Kościoła katolickiego. Punkt czy paragraf, no, są tutaj zaznaczone numery. 1267. Chrzest czyni nas członkami ciała Chrystusa. Jesteście nawzajem dla siebie członkami, Efezjan 4,25. Chrzest włącza w Kościół. Wszyscy bowiem w jednym duchu zostali ochrzczeni, by stanowić jedno ciało, 1 Koryntian 12,13. Następny punkt, 12,68. Ochrzczeni stali się żywymi kamieniami, budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, 1 Piotra 2,5. Przez chrzest uczestniczą oni w kapłaństwie Chrystusa, w jego misji prorockiej i królewskiej. Są wybranym plemieniem królewskim, kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, aby ogłaszać, cytat, dzieła potęgi tego, który ich wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła, 1 Piotra 2,9. Chrzest daje udział w kapłaństwie wspólnym wiernych. No, tu już dotknęliśmy tego fundamentu powszechnego kapłaństwa, który jest jak najbardziej w Kościele katolickim akceptowane, czy głoszone, czy zwiastowane, no czasami też, nie? Ludzie, no, wiedzą w zasadzie, można powiedzieć, o tym powszechnym kapłaństwie, prawda? Ale rozróżnia się od hierarchicznego. Oczywiście, że się odróżnia od hierarchicznego, tak. I, no, i nie tylko co do stopnia, ale co do istoty, jak mówi dokument, ale do tego dojdziemy. Także tu chciałem tylko też podkreślić, gdyby pojawiła się kwestia, skąd wypływa powszechne kapłaństwo wiernych, bo to w sakramencie kapłaństwa tej kwestii będziemy dotykali. Dalej. Przez chrzest ludzie otrzymują odpuszczenie wszystkich grzechów i kar jako ich konsekwencji. Kolejna sprawa związana z chrztem. W punkcie 1263 katechizmu czytamy: chrzest odpuszcza wszystkie grzechy, grzech pierworodny i wszystkie grzechy osobiste, a także wszelkie kary za grzech. W tych, którzy zostali odrodzeni
tu już nawiązujemy do tego wcześniejszego, prawda? Sprawuje odrodzenie, czy jest odrodzeniem? Nie pozostaje więc nic, w tych, którzy zostali odrodzeni, nie pozostaje więc nic, co mogłoby przeszkodzić im w wejściu do Królestwa Bożego. Ani grzech Adama, ani grzech osobisty, ani skutki grzechu, wśród których najcięższym jest oddzielenie od Boga. No nic, dopóki nie zgrzeszą. Znów, prawda? Dopóki nie popełnią jakiegoś innego grzechu. Dobrze. Chrzest czyni Neofitę nowym stworzeniem. Dobrze. Następna sprawa związana z chrztem. Ludzie przez chrzest odradzają się wewnętrznie, otrzymują synostwo Boże, łaskę uświęcającą, cnoty i dary Ducha Świętego. I dalej. Przyjmując ważnie sakrament chrztu, otrzymują duchowy i niezmazalny znak, który daje uczestnictwo w kapłaństwie Chrystusa i uprawnia do udziału w kulcie religijnym składanym Bogu przez Kościół. No, to już jest powtórzenie, o tym mówiliśmy, o tej pieczęci, prawda? Katechizm, punkt 1271. Chrzest stanowi podstawę wspólnoty między wszystkimi chrześcijanami, również z tymi, którzy nie są jeszcze w pełnej komunii z Kościołem katolickim. Ci przecież, co wierzą w Chrystusa i otrzymali ważnie chrzest, pozostają w jakiejś, choć niedoskonałej wspólnocie ze społecznością Kościoła katolickiego. Usprawiedliwieni z wiary przez chrzest należą do ciała Chrystusa, dlatego też zdobi ich należne im imię chrześcijańskie. A synowie Kościoła katolickiego słusznie ich uważają za braci w Panu. Chrzest stanowi sakramentalny węzeł jedności trwający między wszystkimi przezeń odroconymi. Ta zmiana, która pojawiła się na Soborze Watykańskim II, kiedy już zaczęto mówić o braciach odłączonych, no to właśnie ma takie podstawy. To jest, z jakiego czasu to powstało? To jest, znaczy, to jest paragraf 1271 z katechizmu Kościoła katolickiego, wydany w Poznaniu w 1994 roku. Bracia odłączeni pojawili się w dokumentach soborowych, czyli w latach 60. Czyli to jest jakieś pokłosie tego, co było na Soborze Watykańskim. Ja chcę tylko tutaj powiedzieć, iż właśnie z punktu widzenia teologii rzymskokatolickiej chrzest jest podstawą traktowania pozostałych chrześcijan jako braci odłączonych. A już nie jako heretyków, czy tam nie wiem kogo. Ochrzczony, wszczepiony w Chrystusa przez chrzest upodabnia się do Niego. Chrzest opieczętowuje chrześcijanina niezatartym duchowym znamieniem, charakterem jego przynależności do Chrystusa. Znamienia tego nie wymazuje żaden grzech, chociaż z powodu grzechu chrzest może nie przynosić owoców zbawienia. Sakrament chrztu udziela się jeden raz, nie może być powtórzony. To jest punkt 1272 w katechizmie katolickim. Dalej. Sakrament chrztu daje prawo do aktywnego udziału w życiu Kościoła, do współpracy z łaską Bożą w rozwoju życia chrześcijańskiego. Dalej. Chrzest z wody przynajmniej w pragnieniu jest dla dorosłych po ogłoszeniu Ewangelii konieczny do zbawienia jako środek ustanowienia Chrystusa nieodzowny. Chrzest przynajmniej w pragnieniu. No, tu już o tym rozmawialiśmy, była dyskusja, a więc mamy jasność. Może ktoś nieochrzczony umrzeć, ale jeżeli takie pragnienie miał, a po prostu nie było technicznej możliwości, aby był ochrzczony, to Bóg akceptuje tą sytuację. Bo chrzest jako taki jest do zbawienia koniecznie potrzebny. Może być również chrzest w pragnieniu. Kto może chrzcić? 1256 punkt w katechizmie. Zwyczajnym szafarzem chrztu jest biskup i prezbiter, a w kościele łacińskim także diakon. W razie konieczności może ochrzcić każda osoba, nawet nieochrzczona, mająca wymaganą intencję, ex opere operato, aby uczynić to, czego naucza Kościół. Tak? Czyli w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i z wykorzystaniem wody. Wymagana intencja polega na tym, aby chcieć uczynić to, co czyni Kościół, gdy chci, i zastosować trynitarną formułę chrzcielną. Kościół widzi uzasadnienie tej możliwości w powszechnej woli zbawczej Boga oraz konieczności chrztu do zbawienia. Czyli ze względu na
powszechną wolę zbawczą Boga. Bóg chce zbawić wszystkich. I ze względu na to, że chrzest jest konieczny do zbawienia, Kościół katolicki dopuszcza możliwość tu przez każdego. Byleby zgodnie z procedurą. Czyli trzy imiona trzech osób boskich plus woda. Paragraf 1257. Sam Pan potwierdza, że chrzest jest konieczny do zbawienia. Dlatego też polecił on swoim uczniom głosić Ewangelię i chrzcić wszystkie narody. Chrzest jest konieczny do zbawienia dla tych, którym była głoszona Ewangelia i którzy mieli możliwość proszenia o ten sakrament. Kościół nie zna oprócz chrztu innego środka, by zapewnić wejście do szczęścia wiecznego. Stara się więc nie zaniedbywać otrzymywanego od Pana nakazu, aby odradzać z wody i z Ducha Świętego wszystkich, którzy mogą być ochrzczeni. Czujecie znowu tą taką fałszywą nutkę? Ta łyżka dziegciu? Nie? Tak ładnie to wszystko pięknie szło. Polecił swoim uczniom głosić Ewangelię, chrzcić wszystkie narody. Chrzest jest dla tych, którym była głoszona Ewangelia, od razu widzimy dorosłych. I którzy mieli możliwość proszenia o ten sakrament. I nie ma innego środka, by zapewnić wejście do szczęścia wiecznego. No tu już pierwszy taki mały zgrzyt. Ale stara się więc, bo tu jest dalej mowa o Kościele. Kościół nie zna oprócz chrztu innego środka. Czyli tu, gdzie zaczyna się już mowa o Kościele, już jest ta łyżka w dziegciu. Kościół nie zna oprócz chrztu innego środka, by zapewnić wejście do szczęścia wiecznego. Stara się więc nie zaniedbywać od Pana nakazu, by odradzać z wody i z Ducha Świętego. Ludzie, czy to Kościół odradza z wody i z Ducha Świętego? Nie. Nie? I to jest właśnie cały ten problem z tymi sformułowaniami. Takimi właśnie, że w pewnym momencie jawi się taki poślizg. Idziesz chodnikiem i widzisz, że chodnik jest czysty i idziesz pewny i w pewnym momencie nie wiadomo skąd pojechałeś. Poślizgnąłeś się. Dopiero patrzysz, co to było. I co krok będziemy, tu już spotykaliśmy, i co krok będziemy taki maleńki zgrzyt spotykać. Słucham. A może po jakimś czasie, tak jak było z Chrystusem działającym przez sakramenty, będzie, że tu świetnie działa przez sakramenty, akurat przez sakramenty, że to nie będzie przez odradzenie. Czyli wtedy nie sakrament, tylko... Tak, może tak być. Może tak, w innym punkcie, w innym miejscu. Tak, tak, może tak być. Kończąc już, no bo krótko referujemy, prawda, o co tutaj w tym chodzi. Dojdę jeszcze do chrztu. Dzieci nie mających używania rozumu. W dogmatyce księdza Granata czytamy: nie ma żadnego tekstu wyraźnego o tym, że można chrzcić dzieci nieposiadające jeszcze używania rozumu. O, warte podkreślenia zdanie, które mówi, że nie ma żadnego tekstu wyraźnego o tym, że można chrzcić. Ale są niewyraźne. Są niewyraźne, że nie ma zakazu. Jeszcze dalej. Tak. W katechizmie czytamy 1247 punkt. Od początku w kościołach chrzest dorosłych jest praktykowany najczęściej tam, gdzie dopiero od niedawna głosi się Ewangelię. Katechumenat przygotowany do chrztu zajmuje wówczas ważne miejsce. Przygotowanie do chrztu. Jako wprowadzenie w wiarę i życie chrześcijańskie powinien uzdalniać do przyjęcia Bożego daru, chrztu, bierzmowania i Eucharystii. No. I potem cały długi tekst, prawda, pytanie, czy wolno dzieci chrzcić, no i cały wykład, którego tu nie będę robił, bo nie na temat chrztu tutaj dzisiaj mamy wykład, jak to ojcowie Kościoła, prawda, się do tej kwestii odnosili przez wieki, czy chrzcić dzieci, nie chrzcić dzieci i tak dalej. No, najczęściej powołuje się Kościół na tradycję, że takim dzieciom wolno dawać chrzest. Wiara rodziców tutaj jest tym gwarantem. Również protestanci, na przykład luteranie, prawda, dopuszczają chrzest dzieci, chociaż różnie do tego podchodzą. Jedni uważają, że to też dzięki temu, że dzięki wierze rodziców i domu, w którym będą się wychowywały dzieci. Inni uważają, że nawet dzieci nie mające użycia rozumu należy chcić, bo one mają wiarę. Różne są próby uzasadnienia tego podejścia, jak chociażby 7 rozdział z 1 listu do Koryntian, gdzie czytamy, że w małżeństwie, gdzie jedna strona jest wierząca, a druga jest niewierząca,
Tam, prawda, na końcu Paweł odnosi się do dzieci i mówi, że dzieci no, są święte. Bo to nie... Ciekawe, że nie zagrożenie świata przeważy Bożą łaskę i Boże życie w tej stronie wierzącej, jak to my się obawiamy zawsze, w przypadku jakiegoś, nie daj Boże, mieszanego na bałem mieszanym małżeństwa, ale, jak mówi Paweł, to właśnie Boże działanie i Boży Duch i Boża łaska może wpłynąć, że ta osoba się nawróci. A dzieci zrodzone w takich małżeństwach są też otoczone błogosławieństwem, które wiąże się z obecnością osoby nawróconej w tej rodzinie. Nie? No i to niektórzy wykorzystują też do uzasadnienia tutaj właśnie w kościołach protestanckich, do uzasadnienia ważności chrztu niemowląt. W kościołach protestanckich, w luterańskim jeszcze ktoś robi coś takiego? Metodyści nie widzą problemu. Też. Reformowani też. Tak. Presbiteriański, metodyści chrzczą każdego. Nie, jaka jest wola rodziców, żeby dziecko było jest mniejsze, to też chrzczą. Tak samo tak, jak mówi Anglikanie. Przypomnijmy króciutko biblijnie, jak rozumiemy zagadnienie chrztu. I na końcu odnośnie też również chrztu niemowląt. Otóż dlaczego chrzcimy? Ja widzę tutaj dwa punkty. Polecenie Jezusa i przykład Jezusa. Polecenie Jezusa to chociażby Marka 16:15 albo Mateusza 28:19. Idźcie na cały świat, głoście, kto uwierzy, ochrzczony zostanie, tak? Czyńcie uczniami, udzielając chrztu. A przykład Jezusa... chociażby Mateusz 3:13-16. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei do Jordana, prawda, aby dać się ochrzcić. Jan się wzbrania, mówi, to ja powinienem przyjąć chrzest, mówi Jezus, mówi nie. Ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. I wtedy mu ustąpi. No. Dlaczego tak chrzcimy? To znaczy przez zanurzenie. Bo po pierwsze, to są tutaj moje przemyślenia, po pierwsze, bo taki znajdujemy wzór Biblii. A więc w ramach tego wzoru, bo pierwsze, bo tak chrzcił Jan. Jan 3:23. Ewangelia Jana. Jan chrzcił w Ainon blisko Salim, bo tam było dużo wody. Nie? Czyli nieprzypadkowe miejsce. Wybrane miejsce. Tam wybrał, bo i tam chrzcił, bo tam było dużo wody, jak pisze apostoł. Do polania nie potrzeba. Miejsca, gdzie jest dużo wody. Te zdjęcia na niektórych filmach o życiu Jezusa, gdzie każe się wchodzić temu aktorowi, który gra rolę Jezusa, do wody po to, żeby ten Jan nabrał wody i go polał. Nie, to takie trochę żałosne. To jest takie próba, jest, nie wiem, no, mają widzów za jakichś takich zupełnych matołów, że to kupią, że po to człowiek ma wejść i się moczyć, żeby został polany. Przecież można stać na brzegu, nabrać wody i go polać. No, jaki sens jest wchodzić do wody? Nikt tego nie zauważy, ponieważ obraz chrztu przez polanie jest tak mocno wpojony. Więc bracie, gdzie pięćdziesiątnicę, 3000 ochrzczeni przez 12. No. Jak wygląda praktycznie? Jeśli dobrze pamiętam, chyba Berkeley się z tym rozprawia. Ale i nie tylko, bo są, wiem, nawet artykuły konkretnie na ten temat. Kiedyś się tym zajmowałem, musiałbym popatrzeć w papierach, może jeszcze powinienem jeszcze je mieć, gdzie obliczono ilość zbiorników wody w tym mieście i obliczono ilość tych, owszem, 12, ale i tam w wieczerniku było ich trochę więcej i wzięto pod uwagę ilość, możliwość właśnie ochrzczenia tychże 3000 w tych dostępnych zbiornikach tam w Jerozolimie przez jakąś grupę osób, nie pamiętam. No i wyszło, że to jest do zrobienia. Ale no, przepraszam, że to jest taka bardzo nieprecyzyjna odpowiedź. Możemy wrócić do tego tematu, bo to jest jedno z takich pytań, tak. W kontekście. Ale jeżeli ktoś, nieraz mieliśmy takie sytuacje, ktoś nie rozumie do końca, że zanudzenie jest niezbędne, czy możemy uznać chrzest, który nie jest przez zanudzenie? To jest ważny sposób? U nas w kościele nie.
Nie wiem, jak wasze kościoły. Bo u nas chyba tak. Sposób dla nas to nie jest ważne. Krzyż jest ważny. Nie jest ważny. Według mnie jest ważny. U nas to jest tylko obrazem. Ciekawe, no bo Widache już na samym początku trafiał się dość blisko, byli elastyczni. Że tak? Może być tak albo tak. Właśnie, tak, tak. Dokładnie. No i szybko sobie z tym poradzili, że jednak jest to... Nie chodzi o wyszorowanie i wody tyle, żeby wystarczyło na szorowanie, tylko wystarczy ten gest, bo o gest tak naprawdę idzie. Z tym... Jest może, że ten dokument jest koniec pierwszego wieku nawet. Ale o szorowaniu nikt nie mówił, prawda? Ale jak nie, o szorowaniu. No to, czyli to już jest mała manipulacja. Nie, to jest, chodzi o to, że tam było coś o obmyciu. No. O obmyciu, tak. Chodzi o to, jak pogrzebać kogoś w szklance wody. Ale to jest tylko, to jest tylko obrazem, tak? Dobrze. Więc tutaj do tego również siłą rzeczy się odniosę, bo nie, ale ja... Ale jest sekundkę. Bo rzeczywiście, jeżeli będziemy widzieć jakby chrzest jako obraz obmycia bardziej, to ta ilość wody niekoniecznie musi być olbrzymia. Jeżeli pójdziemy za tym... To chyba w liście do Tymoteusza. ...i powstanego życia, to w tym momencie jakby gest określony... Będzie się to komponował. Czy to Paweł w liście do Tymoteusza nie używa określenia obmycia w chrzcie? Bo pojęcie obmycia w chrzcie pojawia się. I to zdaje mi się, że chyba w liście Pawła do Tymoteusza. Może jeszcze przy okazji tego wykładu na ten tekst padnę właśnie. Bo jest to pojęcie w Słowie Bożym. Chrzest i obmycie. Dobrze, a teraz wracam jeszcze raz do tego, do takiego biblijnego rozumienia chrztu, a więc... Dlaczego tak chrzcimy? Czyli ja bronię zanurzenia. Bo po pierwsze w Piśmie Świętym znajdujemy... Chrzcimy przez zanurzenie, bo po pierwsze w Piśmie Świętym znajdujemy tylko taki wzór. Po pierwsze tak chrzcił Jan i tu był Ewangelia Jana 3,23. Poszedł tak w Salim, bo tam było dużo wody. Dalej przykład Jezusa. I stało się w owe dni, kiedy przyszedł Jezus z Nazaretu Galilejskiego, został chrzczony przez Jana w Jordanie, a kiedy wychodził z wody, także musiał wejść. To jest przykład Jana, przykład Jezusa, przykład uczniów Jezusa i tutaj mamy Filipa i Eunucha, o którym już nie ma potrzeby historii powtarzać. Wiemy tylko, że wóz się zatrzymał, zeszli obaj, Filip i Eunuch, do wody i ochrzcił go, kiedy zaś wyszli z wody i tu już dalej się coś stało z Filipem. Ale bracie, ja zgadzam się, ja rozumiem w taki sposób, ale czy jesteś mi gotów iść jeden krok dalej i nie uznać chrztu drugiego tylko z powodu tego, że oni rozumieją trochę inaczej od nas? Bo znam kilka przypadków. No więc ja się z taką praktyką, znaczy ja z uznaniem chrztu w naszych zborach się nie zetknąłem. Który byłby... Więc jeżeli ktoś nie jest zanudzony, ty tak, osobiście tak, nie uznajesz to jak chrzeszczy. No nie słyszałem do tej pory jeszcze, żeby taka praktyka została uznana. Nie znam takiego przypadku. No, nawet w Polsce znam kilka. Nie, ja mówię o doświadczeniu z obszaru Kościoła Baptystów, jakie znam. Nie? Mogło się, no ale nie sądzę. Nie sądzę raczej, bo pewnie bym się dowiedział, pewnie bym słyszał, bo byłoby to naprawdę coś wyjątkowego. Nie wiem, czy wypada was żartować sobie z chrztu, ale słyszałem kiedyś taki dowcip, jak to właśnie rozmawia ksiądz z pastorem i mówi, czy jak ja bym tak wszedł, nie wiem, czy nie mówiłem, ja bym wszedł, mówi tak, do połowy się zanurzył, to już to będzie ważne do chrztu tego, nie? A ten pastor mówi, nie, połowy to nieważne, nie? No, a ja bym tak, mówi, tu do piersi się zanurzył, nie? To będzie ważne, żeby na chrzest? Nie, mówi, nie, to trzeba całego zanurzyć, nie. No, a jakbym tak, mówi, tutaj gdzieś tam, no, do nosa prawie, że tak jeszcze mógł oddychać, jeszcze zanurzył się do tej wody, wszedł, to by było ważne, nie, mówi, no już mówiłem, że nie. Mówi, czyli, a jakbym tak wszedł tutaj, mówi, już nawet powyżej oczu tutaj, nie? Nabrał powietrza i nos i wszedł do wody. Czy to by było uznane jako chrzest? A on mówi, nie, bo to trzeba całkowicie zanurzyć. Mówi, ja wiedziałem, mówi, od początku wiedziałem. To chodzi o ten czubek głowy, mówi, a my go właśnie polewamy. No. Więc tak, dlaczego chcimy przez zanurzenie? Bo po pierwsze... W Piśmie Świętym znajdujemy tylko taki wzór. I to był przykład, tak chrzcił Jan, taki przykład Jezusa, taki przykład uczniów Jezusa. Po drugie, etymologia słowa chcić, prawda? Zawsze oznacza całkowite zanurzenie. I jest używane w sytuacjach, gdy całkowite zanurzenie jest konieczne. Nie tylko w przypadku chrztu. Zauważmy na przykład w Ewangelii Marka 7,3. Tam tekst dotyczy rytualnych obmyć i tam czytamy w naszym tłumaczeniu Biblii Warszawskiej. Albowiem faryzeusze i wszyscy Żydzi zachowują naukę starszych i nie jedzą, jeśli przedtem nie umyją rąk, a po powrocie z rynku, jeśli nie umyją,
nie jedzą. Ponadto wiele innych zwyczajów przejęli i zachowują je jak to, obmywanie kielichów, dzbanków i miednic. My tu mamy tylko jedno słowo, obmyją. W języku greckim są użyte dwa różne słowa. I mamy sytuację taką. I w bardziej szczegółowych komentarzach zobaczycie to rozróżnienie. Oprócz tego oczywiście zostaje jeszcze język grecki i przynajmniej interlinia. A więc faryzeusze, wszyscy Żydzi zachowują naukę starszych i nie jedzą, jeśli przedtem nie umyją rąk. I tu chodzi o tak zwane obmycie pięścią. Nie jedzą, dopóki nie umyją rąk. I to jest obmycie, nie ma słowa baptizo, chci, w sensie zanurzać, jest obmycie rąk, coś, co wykonywano przed jedzeniem. Albowiem faryzeusze i wszyscy Żydzi zachowują naukę starszych i nie jedzą, jeśli przedtem nie umyją rąk. Przed jedzeniem. I dalej mówi tekst. I po powrocie z rynku, jeśli nie umyją, nie jedzą. Po powrocie z rynku jest użyte słowo baptizo. I procedura polegała na tym, że prawo tu kiedyś tam zakon żydowskie wymagało, a tu w tłumaczeniu na język grecki oddane już innym słowem, właśnie baptizon, chodziło o to, że ręka miała być zanurzona całkowicie. Zanurzano ją do misy. Tam polewano. Nie? I było obmycie. W naszym tłumaczeniu mamy tu obmycie i tam obmycie. Obrzędy są różne. Także słowo baptizo w znaczeniu zanurzania, ono ma zawsze znaczenie zanurzania bez względu na to, w jakim kontekście będzie użyte. Czy to chodzi o rytualne obmycie rąk, czy to będzie chodziło o zanurzenie w charakterze chrztu. I w ostatniej części zdania jeszcze czytamy, a ponadto wiele innych zwyczajów przyjęli i zachowują je jak to obmywanie kielichów, dzbanów i miednic. I tu znowu jest baptizmos, czyli ten kielich, ta miednica, ona miała być dokładnie umyta, cała zanurzona i użyto tego właśnie słowa, a nie innego. Bo takie jest znaczenie tego słowa. Dobrze, to jest kolejny. Pierwsza grupa argumentów, bo w piśmie znajdujemy tylko taki wzór. Druga grupa to etymologia słowa. No, baptizo znaczy zanurzenie, zawsze w każdej sytuacji. Po trzecie, zamierzona przez Boga symbolika chrztu. Tak? Chrzest jest zewnętrznym i publicznym znakiem, symbolem tego, co wewnętrznie, w sercu osoby chrzczonej wcześniej się wydarzyło. Chodzi o nawrócenie, zaufanie, zawierzenie. Takiej osoby, która umarła dla świata, dla siebie, dla swojego, bo ja, Bóg nie zostawia w śmierci, wskrzesza ją w duchu do nowego życia, do Boga. I wyznanie wiary oraz chrzest są tego publicznym świadectwem. Zanurzenie, symbol śmierci starego człowieka, dla niektórych w ogóle wchodzenie do wody już jest jakby symbolem wchodzenia do grobu. Ale samo zanurzenie, prawda, symbol śmierci stałego człowieka i te obietnice Boże, które mówią, że takiego, który zaufał, zawierzył Bogu, oddał jemu swoje życie, umarł jakby dla świata, dla siebie, Bóg w śmierci nie zostawia. Na tym polega to zaufanie, że on wskrzesi do życia wiecznego. I tym symbolem jest wynurzenie, do tego dochodzi jeszcze, prawda, biały strój, symbol wskrzeszenia do nowego życia, tak? I tutaj mamy list do Rzymian, 6 rozdział, wiersz 4. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Kolosan 2,12. Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. Pokropienie albo polanie, a już w ogóle osób nieświadomych, no to nie ma z tą symboliką już nic wspólnego. Z tą, którą znajdujemy w tych tekstach. Czyli w Piśmie Świętym znajdujemy tylko taki wzór. Etymologia też mówi o zanurzeniu. Zamierzona przez Boga symbolika chrztu mówi o zanurzeniu. I archeologiczne świadectwo, ostatnia rzecz, do której chciałem się odwołać. Wykopaliska ruin starożytnych chrześcijańskich budowli sakralnych z baptysterium w środku dowodzą, że chrzest przez zanurzenie był powszechnie używany do końca X wieku. Tak pisze profesor Karol Streicher. Chciałem tą książkę przywieźć, ale no. Na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu odkopano jakieś tam właśnie kościół, gdzie było baptysterium w postaci basenu służącego do chrztu przez zanurzenie. Tak. Kiedyś była taka książka Ponurzano w Polsce. Więc autorytet, jeśli chodzi o historię sztuki, największy autorytet w kraju w czasach, kiedy ja byłem studentem, to był właśnie
profesor Karol Streicher, nie tylko zresztą w naszym kraju. Napisał czterotomową historię historię sztuki, a później ostatni tom, który był syntezą tych czterech. Historia sztuki w zarysie. I właśnie z tego tomu tu cytuję, to jest ze strony 172, książka wydana w Krakowie 1988, Historia sztuki w zarysie, profesor Karol Streicher. Wykopaliska z ruin starożytnych chrześcijańskich budowli z baptysterium w środku dowodzą, iż chrzest przez zanurzenie był powszechny do końca X wieku. Przez pierwsze tysiąclecie chrzczono. Chociaż mówicie, że tam już w Didache coś tam, prawda? Jest. No. Jest tam, są bardzo elastyczne. Są woda żywa, czyli jakby no bieżąca. Tak. Ale czyli mamy tekst Didache i mamy praktykę. Mamy tekst Didache i mamy praktykę chrześcijaństwa przez 10 wieków, po których pozostały dowody archeologii tej, jak to się mówi, niematerialnej, tak? Czy jak, no, tylko paliska. No. Więc o ile dobrze rozumiem, Zbyszek, pierwszy list Piotra 3:20, który nigdyś było nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, które tylko mniej wiele, to jest 8 dusz, ocalało przez wodę, on jest obrazem chrztu. Więc całe arka zostały zanurzone, tak? To by rozumiem? Woda jest obrazem chrztu. Ta upalinka przez ale używając ten obraz, cała arka musiała być zostać zanurzona. Ale czy ten chrzest mówi o chrzcie arki? Tak. Aha. No, to jest cała arka, która została przyjęta. Schodzimy trochę na No, rzeczywiście trafiłem taki artykuł, myślałem, że tutaj będzie o chrzcielnicach, ale przy okazji chrzcielnicy przeczytałem, iż z początku chrześcijaństwa w naszym kraju, w Polsce, bo myślałem, że w Polsce nie będzie, bo nie znajdziemy baptysteriów, bo Polska właśnie w X wieku się przyjęła, wtedy, kiedy już dokonywało się przejście do chrzcielnic, gdzie polewano. Otóż z początku chrześcijaństwa w naszym kraju zachowały się baptysteria w Poznaniu i Wiślicy. Druga połowa X wieku. Złożone są z płytkiej misy chrzcielnej, osłaniającego ją dachu, opartego na drewnianych słupach. Już w XI wieku w naszych pierwszych świątyniach funkcję basenu przejęła chrzcielnica. Potem już. No, czyli jakieś tam rzeczywiście archeologiczne ślady w Polsce pozostały. Kogo chcimy? No wiemy, chcimy osoby, które wyznały swoją winę, grzech, zaufały Bogu, na tyle Mu zaufały, że oddały Jemu swoje życie i przyjęły Jezusa jako Zbawiciela, jako tego, który ratuje, którego śmierć na krzyżu jest tutaj drogą ratunku przed Bożą sprawiedliwością, w której to śmierci odkrywamy Bożą miłość w stosunku do Jego stworzeń. Tak? I każdy, kto przyjmie, wtedy zostaje przez Boga usprawiedliwiony. Marka 16:15. Kto uwierzy, ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Czy Piotra, niechże wtedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem i Chrystusem uczynił go Bóg tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi, rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, cóż więc mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich, upamiętajcie się i niechaj każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Chcimy ludzi wierzących, tak? No i jeszcze ostatnia rzecz związana z symboliką chrztu, to jest włączenie do ciała Chrystusa, czyli włączenie do Kościoła. Tutaj chyba najlepszym tekstem będzie 1 Koryntian 12:13, bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Jeśli chodzi o nauczanie Kościoła katolickiego i kwestię chrztu niemowląt, Kościół w zasadzie wysuwa dwa argumenty uzasadniające chrzest niemowląt. Pierwszy argument dotyczy chrztu całych rodzin i drugi odwołuje się do tego fragmentu pisma, gdzie apostołowie zabraniali dziateczkom przychodzić do Jezusa i on powiedział, żeby nie zabraniać. I nie wiem teraz, czy, bo odniosłem się, kiedyś napisałem taką krótką rozprawkę na półtorej strony odnośnie tych tekstów, fragmentów Słowa Bożego, gdzie jest mowa o chrzcie całego domu. Gdzie katolicy zwykle mówią, że ba, nawet w dokumentach oficjalnych, że tak powiem, Kościoła znajdujemy te sugestie mówiące, iż przyjęcie chrztu przez cały dom sugeruje, że no, w tym domu mogą być również dzieci. Więc możemy założyć, że one również zostały ochrzczone.
Otóż nie wiem, jeżeli chcecie, to mogę się odnieść do tych poszczególnych przypadków. To jest, jak powiedziałem, półtorej strony. Proszę? Albo poprosimy o artykuł. Albo poprosimy o artykuł. A masz w postaci elektronicznej? Elektronicznej mam tutaj wydrukowane, ale elektronicznie... Ja to skanuję, to wreszcie ja znowu wezmę. Dobrze. No to tutaj te dwie kwestie są opracowane. Poza tym jeszcze na niwie ekumenicznej, bo Kościół Chrześcijan Baptystów jest w Polskiej Radzie Ekumenicznej, jednym z pierwszych wspólnych dokumentów wydanych przez Polską Radę Ekumeniczną miał być wspólny dokument o chrzcie, na nowe tysiąclecie, to się nazywało. No i dokument został przygotowany, no i potem była mała rozterka, bo baptyści tylko nie podpisali. I nie był taki, no, nie był takim znakiem jedności na nowe tysiąclecie, na trzecie tysiąclecie, jakby mógł być. Z tym, że oczywiście paradoksalnie, no, nikt tego nie nagłaśniał, także w sumie dokument został ogłoszony jako tutaj ekumeniczne porozumienie w temacie chrztu. Jest stanowisko, nie wiem, to też ewentualnie można by zeskanować albo nie, bo ono pewnie jest dostępne na stronie Kościoła Baptystów. Stanowisko Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w sprawie projektu dokumentu pod tytułem Chrzest, Sakrament Jedności. Deklaracja Kościołów w Polsce na progu trzeciego tysiąclecia. No i tu jest przedstawienie tutaj rozumienia chrztu akurat w naszym kościele, z tym, że myślę, że ono się nie różni od ogólnie rozumienia tego przez kościoły ewangeliczne. Problem między innymi polega na tym, to co tutaj zaznaczyłem, na tym pewnym też niuansie, że pewne magiczne działanie przypisuje się sakramentowi jako takiemu. A dopiero kiedy ktoś zdziwiony, że tak powiem, wywoła temat, to wtedy się mówi, nie, to Chrystus jest, prawda, stoi za tym i to On jest tą przyczyną sprawczą. Ale wcześniej jednak takie są sformułowania i gdyby je traktować tak, jak są zapisane, no to wtedy jest to no, nie do przyjęcia. I jeszcze jedną ciekawostką też chciałem się podzielić, albo dwiema, powinienem mieć tu jeszcze jedną kartkę. Otóż jak czytaliśmy, chrzest, nowonarodzenie dokonywało się w chrzcie. Pamiętacie ten fragment na początku? Mam tutaj artykuł, albo może zacznę od księdza Ignacego Różyckiego. W moich czasach to był największej sławy naszej ogólnopolskiej spec od sakramentologii. To napisał taki podręcznik wydany przez Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie. To był czas na dyskusji, która uczelnia teologicznie jest lepsza, czy Katolicki Uniwersytet Lubelski, czy Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie. I ksiądz profesor Ignacy Różycki w książce Podstawy Sakramentologii, on również odwołuje się do tego, czego Kościół uczy, czyli że w chrzcie dokonuje się nowonarodzenie, ale starając się to uzasadnić, no dość dziwacznie cytuję szczególnie fragment z Ewangelii Marka. Ja zacytuję może tutaj pół strony jako taką swoistą ciekawostkę. 1 Piotra 1, 23-25. Jesteście bowiem ponownie zrodzeni nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego przez słowo Boga, które jest żywe i trwa. To zaś jest to słowo, które zostało nam ogłoszone. Koniec cytatu, koniec tego fragmentu biblijnego. Zrodzenie na nowo, pisze ksiądz profesor, przez Boga powoduje w chrześcijanach stan trwały, bo wyrażony im jest słowem czasu przeszłego dokonanego. A narzędziem, przez które Bóg go dokonuje, jest Słowo Boże, czyli jak wyjaśnia wiersz 25 Ewangelia. Ale działanie słowa, tu ciągle, już mamy znowu, że Ewangelia coś. No wiadomo, że, znaczy ja jestem bardzo wrażliwy w tym temacie, żeby jednak ciągle widzieć za tym żywego i osobowego i działającego Boga, a nie sprowadzać tego wszystkiego do płaszczyzny albo teologii, albo jeszcze gorzej zakonu jakiegoś. A więc, a narzędziem, przez które Bóg go dokonuje, jest Słowo Boże, czyli jak wyjaśnia wiersz 25 Ewangelia. Ale działanie słowa Ewangelii zakłada przyjęcie go przez akt wiary. Także tylko ci mogą mieć tą żywą nadzieję, która jest skutkiem nowego zrodzenia, którzy uwierzyli Ewangelii.
No wszystko fajnie, się zgadza. Co jest zrozumiałe jedynie, jeśli się przyjmie za podstawę słowa Chrystusa. Marek 16:16. Kto się ochrzci i uwierzy, zbawiony będzie. Oraz Tytusa 3:5. Bóg zbawił nas przez obmycie, tu jest ten fragment, i odrodzenie, i odnowienie, to jest chrzest. Tą historyczną chwilą w życiu ludzkim, w której człowiek się na nowo rodzi i na którą wskazuje 1 Piotra 1:3, jest zatem tylko chrzest. Jego działanie jest więc działaniem zmartwychwstania. Zauważyliście jedną rzecz? Ksiądz przekłamał fragment z Marka. Zacytuję tak, jak jest tutaj zapisane. Marka 16:16. Kto się ochrzci i uwierzy, zbawiony będzie. Jak ja to przeczytałem, myślę, z jakiego tłumaczenia on korzystał? Mam z 10 różnych tłumaczeń jeszcze z czasów moich studiów na Uniwersytecie Katolickim. Przejrzałem wszystkie Biblie, no bo byłem przekonany, że może ktoś tak przetłumaczył. Nie ma nigdzie takiego tłumaczenia. Ja tam nikogo nie osądzam, ale człowieka, który no, tak bezdyskusyjnie no, przekłamał tekst biblijny. Może cytował z pamięci. Ale coś tak robimy. Ja słyszałem dyskusję kilka dni temu. Mozaika, kilka fragmentów zewsząd. Całkowicie zerwany. Ale to jest praca, podręcznik. Tam jest mnóstwo tego odwołania. Podstawy sakramentologii. Wiesz, największy autorytet. Nie, to, że robimy w rozmowie, to coś innego. Skandal, nieuczciwy, ale... Albo powinna być errata wydana. Może była. Nawet, nie wiem. Ja przepraszam, ja tylko tutaj, ja nie robię z tego jakiegoś tam dużego problemu, być może jest też wyjaśnienie jakieś, a już na pewno nikogo nie osądzam i wszystkim życzę Bożego błogosławieństwa i obyśmy się mogli radować w niebie. Dosłownie wszystkim. A teraz jeszcze właśnie z tych ruchów odnowy, które w Kościele katolickim funkcjonują, mówiłem, neokatechumenat, ruch oazowy, odnowa w Duchu Świętym. Otóż artykuł księdza Zbyszka Czerwińskiego. Wspólnoty neokatechumenalne jako jedna z form duszpasterstwa ewangelizacji. Jak pięknie pisze o nawróceniu. W żadnym protestanckim piśmie takich pięknych sformułowań nie znalazłem. I na wstępie artykułu wykazuje pewne niekonsekwencje, że ludzie, nawołujemy ludzi, my księża, bo to jest w tym środowisku, prawda, do tego, aby no, zmienili się, postępowali właściwie i tak dalej. No i nic z tego nie wychodzi. I ciągle ich zachęcamy i nic z tego nie wychodzi. I ręce opadają, można się zniechęcić, no bo to w sumie nic nie daje, nie? I co w związku z tym problemem? Ksiądz Zbyszek Czerwiński pisze, wydaje się, że sedno tego problemu zawiera się w pewnym fakcie, z którego bardzo wielu świeckich, a także spora liczba duchownych nie zdaje sobie sprawy. Znowu język teologa. Czym się różni sformułowanie bardzo wielu od sformułowania spora liczba? To są takie smaczki, które każdy teolog wychwyci. Wydaje się, że sedno tego problemu zawiera się w pewnym fakcie, z którego bardzo wielu świeckich, a także spora liczba duchownych, nie zdaje sobie sprawy. Chodzi o to, że cała masa chrześcijan jest z nimi tylko z nazwy, z imienia. Noszą oni etykietkę chrześcijan, ale w gruncie rzeczy wewnętrznie chrześcijanami nie są, nigdy naprawdę nie weszli w chrześcijaństwo. Nie są oni właściwie świadomi tego, że głównym kryterium, na podstawie którego można kogoś nazwać chrześcijaninem, nie jest czyjaś pobożność, spełnianie praktyk religijnych, troska o potrzeby parafii. Nie jest nim także to, że ktoś jest porządnym człowiekiem, że wstąpił do zakonu lub otrzymał święcenia. Co on wypisuje? Wstąpienie do zakonu, otrzymanie święceń nie jest wystarczającym kryterium do czego? Nie są właściwie głównym kryterium, na podstawie którego można kogoś nazwać chrześcijaninem, nie jest nawet wstąpienie do zakonu lub przyjęcie święceń. Tym kryterium jest pewne wydarzenie i wydarzenie jest tutaj drukowanymi literami, które nazywa się nawróceniem. Jeśli ktoś je przeżył, można go nazwać prawdziwym chrześcijaninem. Jeśli to wydarzenie nie nastąpiło, taki człowiek, w nawiasie, mimo że jest ochrzczony, wewnętrznie nie jest chrześcijaninem, a gdy go tak nazywamy, to jest to tylko etykietka. No. Jak to mówił Pawlak, taż to siok. No.
A dalej ksiądz jakby się wystraszył tego, co napisał, próbuje lekko stonować wydźwięk tego sformułowania. Mówi, albo mówiąc mniej drastycznie, jest on chrześcijaninem w stanie nierozwiniętym, niedojrzałym, zalążkowym. Bo jednak dalej chce pozostać, prawda, księdzem w kościele rzymskokatolickim. I potem następuje charakterystyka tego nawrócenia, tego wydarzenia. Na podstawie tekstu Pisma Świętego o teologii chrztu można powiedzieć, że jest to najbardziej przełomowe, najbardziej rewolucyjne wydarzenie, jakie może być udziałem człowieka na tej ziemi. Jest to wydarzenie o wiele bardziej ważne i powodujące w człowieku większe zmiany niż te, które następują przy jego narodzinach lub śmierci fizycznej. Piękne, trafne, mocne słowa. I dalej pisze, jest to bowiem taki związek człowieka z Chrystusem i pozostałymi osobami Trójcy Świętej, że aby uwydatnić całkowicie jego istotę, Pismo Święte używa wielu dopełniających się określeń, takich jak na przykład narodzić się powtórnie, Jan 3:37, narodzić się z Ducha Świętego i odsyłać, odrodzić się, odnowić w Duchu Świętym, odsyłać, narodzić się z Boga, odsyłać, wkroczyć w nowe życie, odsyłać, być przywróconym do życia, współumierać i współzmartwychwstawać z Jezusem Chrystusem, odsyłać i wiele jeszcze innych tutaj takich charakterystyk wziętych z Biblii. Tak, tekst jest cudowny. Wiecie, ilu już katolików nawróciło się? Oddało swoje życie Jezusowi. Zrozumiawszy, że to jest istotą. I że istotą i tu się zaczyna dopiero życie chrześcijańskie. W sytuacji, kiedy katolik, z którym rozmawiam, zasłania się nauczaniem Kościoła albo nauczaniem księdza, odrzucając Słowo Boże, bo tak są nauczeni, prawda? Ksiądz uczy inaczej i dla niego jest to wyższy autorytet niż cytaty, które mógłbym mnożyć z Biblii. To wtedy korzystam z takich artykułów. Ale na jedną rzecz chcę zwrócić tutaj uwagę. Piękny opis nawrócenia, wydarzenie jako nawrócenie i charakterystyka tego nawrócenia, która nie pozostawia wątpliwości, że o czym on mówi. Do czego się odwołuje, na czym buduje. Tak. I teraz, jak to się ma do nauczania Kościoła katolickiego, oficjalnego? Przecież nowe narodzenie dokonuje się w chrzcie. A chrzci się niemowlęta. Nie ma się nijak. To jest jakaś dychotomia. Paradoks. I to jest paradoks. Następna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę. Ja już o tym mówiłem, ale teraz mamy okazję tego dotknąć. Jest rozbieżność. Nie raz. Rozbieżność, którą jeżeli jesteśmy świadomi, wspaniale można to wykorzystać. Żeby przyprowadzić człowieka do Jezusa, skonfrontować go osobiście, z osobą. Rozbieżność pomiędzy oficjalnym nauczaniem Kościoła, a pomiędzy tym, czego uczy proboszcz w parafii. To się przejawia w kulcie maryjnym. Już kiedy mówiliśmy o Marii, a dużo mówiliśmy, to sami zauważyliście, jak teolodzy, również polscy teolodzy katolicy mówią, z tym, co się wyrabia w sensie duszpasterskim, teologicznie bardzo wiemy, co mamy robić. Bo na czym oparte jest to nauczanie, które w formie takiej duszpasterki jest podawane, mówi. Czy na Biblii? No nie. Czy na nauczaniu Kościoła też trudno znaleźć. Czy na jakiejś tradycji? No na jakiej. Skąd się to bierze? Temu biskupowi, który w jakimś sanktuarium maryjnym powiedział teraz kazanie o udziale Marii w ofierze mszy świętej, bo mam takie rozważania, czy jakieś inne tematy. Jest jakaś taka schizofrenia, jakby to powiedzieć, rozdwojenie pomiędzy nauczaniem, oficjalnym nauczaniem Kościoła, a praktyką duszpasterską. Ja nie pamiętam już w tej chwili, ale będę musiał jeszcze raz zapytać, ponieważ akurat ksiądz Pyszek Czerwiński to jest jedyna taka mi sympatyczna osoba, z którą jestem w kontakcie od czasu, kiedy wyszedłem z Kościoła katolickiego. On był w tej pierwszej neokatechumenalnej wspólnocie Alfreda Chorewińskiego. I jak on to tutaj widzi w kontekście właśnie oficjalnego nauczania Kościoła? Może będzie okazja, żeby jeszcze o tym porozmawiać. Jest już księdzem emerytem w tej chwili, bo to już ten wiek. Tak, tak. I porozmawiamy. W każdym bądź razie wykorzystałem to, żeby również zwrócić, żebyśmy dotknęli też pewnej takiej rzeczywistości charakterystycznej, która tego napięcia, które również w Kościele katolickim występuje. Na tym... Proszę? Ten artykuł, o którym... Tak, bracie, to znaczy ja mam w tej chwili tu jedną kartkę, natomiast przywiozę kserokopię całości. Niektóre fragmenty, które charakteryzują życie po nawróceniu, gdzie koncentrowane te fragmenty są na miłości, której cechą rozpoznawczą wśród wszystkich innych rodzajów relacji przepełnionych miłością jest miłość nieprzyjaciół. Pięknie są rozpracowane w tym fragmencie.
Każdy kaznodzieja z naszego kręgu, gdyby chciał na ten temat mówić, miałby gotowe kazanie. Nadaje się do cytowania w całości. Ale oprócz tego są też takie miejsca, no bo no, ksiądz musi znaleźć, szukać środowiska, gdzie można by realizować, prawda, te tutaj wskazane, niedorozwinięte jakieś kwestie, no to no, mówi, no tym środowiskiem oczywiście powinien być kościół, wspólnota kościelna i tak dalej. Dobrze, także tutaj mamy też chwilami jakiś tam niedosyt, ale generalnie tak, jest to artykuł, który nieraz wykorzystywałem. Przy okazji jest też mowa o tym chrzcie, no, że chrzest niemowląt nie spełnia do końca tych warunków, prawda, no, rozwoju wiary i podkreślenie, że no, w tej sytuacji cóż, no, w tej sytuacji na początku nie chrzczono dzieci, to raz, a po drugie Kościół bierze na siebie odpowiedzialność, żeby do tego momentu zaufania i zawierzenia doprowadzić, bo w przeciwnym razie, i tu znowu wraca do tego, co czytaliśmy, to chrześcijaństwo będzie znowu w tej formie zalążkowej, w ogóle nie, takiej niedorozwiniętej. No, bo neukatechumenat głównie na tym się koncentruje. Oni mają opracowany program na 100 lat, gdzie jego punktem szczytowym zaczyna się wszystko od zaufania i zawierzenia Bogu i Jezusowi, tak jak my to rozumiemy z całego swojego życia. Stąd wspólnoty neokatechumenalne funkcjonują niejako na obrzeżu parafii, nie mieszają się z innymi parafianami, mają swoje nabożeństwo, znaczy swoją mszę, swojego księdza. Jest ogromne zaangażowanie świeckich, przygotowanie tych mszy, udział świeckich w tych mszach, chrzczą przez zanurzenie. Niemowlęta, żeby było jasne, przygotowują jakieś zbiorniki, wanienki pięknie przyozdobione i w sobotę czy tam niedzielę przed świętem zmartwychwstania jest uroczystość dla całej wspólnoty, kiedy dzieci są chrzczone. No i no, prawosławiu też, nie? Też tam chrzczą niemowlęta, ale właśnie przez zadłużenie. I no więc tak to jakoś próbują się w tym kościele katolickim nie wiem, no realizować. O. Dobrze, następny sakrament, jest jeszcze chwila, ale no, chwila czy nie chwila, przy każdej chwili szkoda. Przechodzimy do bierzmowania. Tyle mam w temacie chrztu. Myślę, że wyczerpany, prawda, temat, bo już chyba pytań też nie będzie. Nie widzę, nie słyszę, prawie, że nie. Prawie, że nie. Dziękuję bardzo. A więc sakrament bierzmowania. Sakrament bierzmowania jest uwieńczeniem chrztu, uzupełnieniem darów Ducha Świętego i udzieleniem szczególniejszych praw do prowadzenia aktywnego życia w Kościele. Tak czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego, paragraf 1288. Uzupełnienie darów Ducha Świętego? No, no i to jest właśnie znowu ten żargon, o którym już wspomniałem. Za każdym razem nie będę na to zwracał uwagi, bo to byłoby strasznie monotonne. Ale mnie zawsze te sformułowania no, tak osłabiają, bo nie wiem, o co chodzi, albo jak się zachować. No. Pamiętam jeszcze w czasie mszy, jak chodziłem do kościoła, w dzisiejszym dniu w sposób szczególny będziemy pamiętali o, czy przeżywali, bo to jest ku czci tam jakieś, tak? I ja zawsze miałem, no, co to znaczy konkretnie, mam to szczególnie przeżywać albo szczególnie pamiętać. No i tak samo tutaj, no, no, uzupełnienie darów Ducha Świętego, tak, to jest dobre pytanie. Jest w tym jakaś tajemnica, bo wspomniałem, no Paweł w pewnym momencie pisze o zadatku Ducha Świętego i siebie włącza w obszar tych, którzy otrzymali zadatek. No to jak? Czyli co, uzupełnić to trzeba? No, badajmy to pismo. Nauka o sakramencie bierzmowania, no, tutaj stawia przed cały szereg problemów natury historycznej, teologicznej, duszpasterskiej. Pismo Święte Nowego Testamentu nie mówi wyraźnie o ustanowieniu tego sakramentu przez Chrystusa. Należy jednak wykazać, że tradycja patrystyczna o dawaniu Ducha Świętego przez jakiś znak różny od chrztu ma oparcie w Biblii. Przez kilka wieków bierzmowania udzielano razem ze chrztem, dlatego zadaniem historyka jest wykazać, że te dwa obrządki są odrębne względem siebie. Po co? Może nie są odrębne. To jest, no, to jest właśnie to dzielenie włosa, prawda, na czworo. Jeżeli one nie są odrębne, dlaczego na siłę teraz się skoncentrować, żeby udowodnić, że one są odrębne, a potem wyprowadzić je na ile tam? 15 lat później. Kiedy na początku to było jedno z drugim połączone. Ale było też czasami w różnych kolejnościach i to wiemy, bo to jest, ja wiem, że my dążymy do pewnej standaryzacji,
i że zatem jakby większość zdarzeń, które czytamy, o których czytamy w Biblii, jest bez jakiegoś schematu. Ale często, kiedy my już chcemy ustanowić tą jakby regułę, pomijamy z pełną świadomością wyjątki. Pomijamy je. Dążymy do standaryzacji, ze świadomością pomijamy wyjątki. I dokładnie tak się dzieje i ja nie widzę w tym nic złego. Bo dla mnie wyjątek zawsze będzie dowodem na to, że reguła jest inna. Jeżeli ktoś mówi, a ja znam taką jedną panią i zaczyna mi mówić, sądząc, że obali cały tok rozumowania, ja mówię, no rzeczywiście, no może być taka jedna pani. Ja wcale tego nie podważam. Co jest dowodem na to, że reguła jest inna, bo ta pani jest wyjątkiem. Ale po prostu chodzi mi o coś takiego, że czasami po prostu ktoś jakby zabsolutyzuje regułę, tak. Zapominając, tak. Że w rzeczywistości... Nie absolutyzujmy reguł. Tak, ja się z tym zgodzę i powiem, ja na to patrzę w ten sposób. Strasznie głupim byłaby próba sprowadzenia Boga w nasze reguły, czy w nasze formy, czy w nasze struktury. Co nie zmienia faktów, że dostrzegamy pewne reguły, że decydujemy się na pewne formy, bo inaczej nie jesteśmy w stanie funkcjonować. I uważam, że dobrze jest tworzyć pewne reguły i postępować zgodnie z regułami, które w Słowie Bożym znajdujemy. Cały czas z tą świadomością, żeby być gotowym na to, że zawsze Bóg może zrobić to inaczej. Nie? No i tą świadomość, jeżeli tą świadomość mamy i wtedy tradycja nie jest niczym złym sama w sobie. Problemem jest tradycjonalizm, kiedy się przywiążemy do pewnych form, struktur, zaczniemy ich bronić i w końcu utrzymanie tych form i struktur stanie się naszym celem, bo zasadniczy cel, któremu one miały służyć, prawda, zejdzie na drugi plan. Więc niech sobie będą już te formy, niestety no, żyjemy w czasie i w przestrzeni i nie da się inaczej. I niech sobie będzie ta organizacja, chociaż wiemy, że jesteśmy organizmem, a więc czymś więcej, czymś żywym, mam na myśli Kościół. I Bóg jeszcze może nie raz nas zaskoczyć i na pewno to zrobi, jeśli nie będziemy bronić naszych form czy struktur i wtedy się może postawimy w sytuacji Sanhedrynu czasami. Nawet, prawda, wobec, nie wiem, mężów bożych, czy bożych pomysłów lub idei, czy bożej woli dla osoby, czy kościoła lub wspólnoty. No ale mając to wszystko, tą świadomość tego, no i idziemy do przodu. Starając się, tu prosząc Boga o mądrość, aby w żadnym punkcie nie znaleźć się kimś, kto staje na drodze do realizacji Bożych zamiarów, Bożych planów, bo one są zupełnie odbiegające od tych, które do tej pory może czyniliśmy. No tak ja patrzę na te kwestie właśnie no, jakiegoś absolutyzowania, to jest zagrożenie, czy dążenia do tworzenia pewnych reguł. No takie reguły porządkują, pomagają nam się poruszać. No ale tak, trzeba mieć zawsze tą świadomość, że może to być inaczej i no, być przygotowanym. Na tym chyba polega mądrość czy dojrzałość no, przywódców na pewno, bo od nich mamy prawo tego oczekiwać. W katechizmie punkt 1288 czytamy, aha, ten już, przepraszam, czytałem, 89. Bardzo wcześnie do gestu wkładania rąk dodawano namaszczenie wonną oliwą, krzyżmem, aby lepiej wyrazić dar Ducha Świętego. To namaszczenie wyjaśnia imię chrześcijanin, które oznacza namaszczony i bierze początek od imienia samego Chrystusa, którego Bóg namaścił Duchem Świętym. Obrzęd namaszczenia istnieje do naszych czasów zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. Dlatego właśnie ten sakrament nazywa się na wschodzie charyzmacją, namaszczeniem krzyżmem lub myronem oznaczającym krzyżmo. Na zachodzie nazwa bierzmowanie, konfirmacją, sugeruje zarazem potwierdzenie chrztu dopełniające wtajemniczenie chrześcijańskie, a równocześnie umocnienie łaski chrzcielnej pełnie owoców Ducha Świętego. Tu odsyłaczy biblijnych nie ma na tych sformułowań dodatkowych, tak? Pełnie owoców ducha, umocnienie łaski chrzcielnej, no trudno byłoby znaleźć biblijne uzasadnienie. A to tak się fajnie pisze. Dość tak łatwo, bo to jest i takie sensowne i logiczne, można by powiedzieć. Ważnym momentem, który poprzedza celebrację bierzmowania, a równocześnie w pewien sposób do niej należy, jest poświęcenie krzyżma świętego. Dokonuje go dla swojej diecezji biskup w Wielki Czwartek podczas mszy krzyżma świętego.
Koniec tak zwanego Wielkiego Tygodnia, czyli ostatni tydzień przed świętami Zmartwychwstania Pańskiego. Wtedy Kościół celebruje Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę, no jest Wielka Niedziela, czyli Dzień Zmartwychwstania. Wielki Czwartek to pamiątka Wieczerzy Pańskiej, czyli celebracja sakramentu kapłaństwa i Najświętszego Sakramentu, prawda, ustanowienie tej ofiary, bo tak Kościół interpretuje to, co działo się w czasie Ostatniej Wieczerzy. Również w czasie tego nabożeństwa, w czasie tej mszy zostają poświęcone przez biskupa oleje, które później będą właśnie wykorzystywane czy to do bierzmowania, czy to do namaszczania tych już chorych ludzi w sakramencie ostatniego namaszczenia. W tych obrzędach, nie pamiętam, który to dzień, to jest chyba w sobotę, kiedy pali się ogień i ten ogień jest poświęcony, kiedy do jakiejś ozdobnej, jakby to powiedzieć, bali, czy czegoś tak, prawda, przygotowanego, gdzie jest woda, wkłada się paschał, świecę, taką związaną, nawiązującą do zmartwychwstania Jezusa, uroczystą świecą, ona stoi przy ołtarzu prawie cały rok, wkłada się do tej wody i przez to ta woda staje się wodą święconą, która potem jest używana w kościele i rozdawana, ludzie sobie biorą do domów i tak dalej. To są obrzędy z tamtych dni, z tamtego tak zwanego właśnie Wielkiego Tygodnia. Jezus jest położony w grobie, grób ozdobiony kwiatami, przy grobie jest warta, prawda? Na wsi bardzo często strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej, ludzie w mundurach, no ładnie to wygląda i jest to wszystko takie, no, przeżycie. Człowiek po roku z przyjemnością do tego wraca, tak? I przychodzi, no. To było coś pozytywnego z dzieciństwa, pamiętam, to było przeżycie. Ja w każdym razie, cytując tutaj wypowiedź również katechizmu, chciałem zwrócić uwagę na te dwa elementy w samym sakramencie bierzmowania, mianowicie to jest to nałożenie rąk z tym przekonaniem, że oto przekazuje jakieś tutaj dodatkowe, duchowe, że tak powiem, wzmocnienie płynące od Ducha Świętego, równocześnie wykorzystanie oleju, świętego oleju, bo poświęconego przez biskupa właśnie wcześniej w tym właśnie celu, który również ma być znakiem tego takiego duchowego namaszczenia, tak? Bo chrześcijanin od słowa Chrystos, czyli od słowa namaszczony, od słowa Chrystus, to znaczy właśnie. Więc takie jest tutaj nauczanie w tej kwestii. No, tylko pytanie, no dlaczego to rozciągać w czasie i dlaczego coś, co kiedyś było razem. No fakt, że to jeśli chodzi o wstąpienie Ducha Świętego, mamy te dwie sytuacje, kiedy po ewangelizacji Filipa w Samarii, prawda, przybyła centrala, czyli Piotr i nie tylko Piotr, i nałożyli ręce i dopiero wtedy otrzymali Ducha Świętego. Chociaż no, były nawrócenia, były cuda, były znaki, były uzdrowienia, wszystko się działo, prawda? Skąd? Jak? No działo się za pośrednictwem Filipa, a jednak jakoś tak się to Bogu uwidziało, żeby Duch Święty w sposób taki właśnie widzialny w sensie owoców, znaków, prawda, mówienia językami i tak dalej, żeby to się stało za pośrednictwem Piotra, a nie Filipa. I właśnie no, klucznik to jest dobry kierunek myślenia. No, tu się chyba realizują tego klucze, bo w kontekście Samarii. Tak samo w kontekście było przecież pogan, czyli Korneliusza, prawda? I tak samo w kontekście Żydów, tak. No i potem jest chyba drugi fragment, gdzie ten Duch Święty wstąpi później, kiedy Paweł spotkał ludzi i zaczęli mówić, rozmawiać, i on się zorientował, że coś z nimi nie gra, pyta, jak wy byliście ochrzczeni? No, z tym Janowym. No i on wtedy im wytłumaczył dobrą nowinę, przekazał, powiedział o Jezusie i przyjęli chrzest i też chyba wtedy nałożył ręce, tak? Tak się mówili ci właśnie. No, więc to są powiedzmy te wypadki, o których tutaj wspominaliście, że jak gdyby wymykają się tej regule, iż zaraz po chrzcie nakładano ręce, a ludzie otrzymywali Ducha Świętego. U nas taka praktyka występuje. Nie robimy z tego żadnej jakiejś, nie próbujemy tworzyć tutaj hierarchii, nawet katechumeni, jeżeli jest ktoś im szczególnie duchowo bliski, na przykład przyczynił się do nawrócenia, jakoś Bóg użył tej osoby, prawda, dzięki której ten człowiek potem się zdecydował, by oddać życie Jezusowi, to katechumen może taką osobę zaprosić, żeby to ona właśnie na niego położyła ręce. To nie jest tak, że to nie jest związane z urzędem, nie? Nie robimy z tego jakiejś no właśnie ceremonii tylko. Dobrze. Skutki sakramentu chrztu.
Już kończymy, bo ta pora. Ale pozwólcie, że chociaż to bierzmowanie. Skutki sakramentu chrztu. No to już domyślamy się, bo już kilka było sformułowań. Przez sakrament bierzmowania wchodzimy w szczególniejszy związek z Chrystusem. Znowu pytanie, co to znaczy szczególniejszy? I to podręcznik do dogmatyki tak nieprecyzyjnie się wyraża. To jest zaskakujące. Przez sakrament bierzmowania wchodzimy w szczególniejszy związek z Chrystusem uwielbionym, posyłającym Ducha Świętego wraz z Jego darami. Czyli szczególniejszy związek z Chrystusem owocuje tym, że Duch Święty zostaje posłany wraz z Jego darami. Ale ciekawe, że tutaj, no właśnie, Chrystus posyła Ducha Świętego, czyli tak jak wierzą prawosławni, nie? Pamiętacie, filiokwę, od kogo pochodzi Duch Święty? Od Ojca czy od Syna? Czy od Ojca i Syna? No, i już schizma, między innymi. Dobrze, następna kwestia. Nauka, że przez bierzmowanie otrzymujemy Ducha Świętego ku wzmocnieniu naszego chrześcijańskiego życia, jest dogmatem wiary ze zwykłego magisterium Kościoła. To, że bierzmowanie wprowadza nas w związek z Chrystusem uwielbionym, jest również dogmatem wiary zawartym dość wyraźnie w Piśmie Świętym. Nauka, że przez bierzmowanie otrzymujemy wzrost życia chrześcijańskiego i siłę nadprzyrodzoną, jest również dogmatem wiary z magisterium zwykłego. Twierdzenie, że otrzymujemy pełność siedmiu darów ducha, jest nauką katolicką obowiązującą, czyli niezdogmatyzowaną, chociaż obowiązującą. Dalej, sakrament bierzmowania wyciska na duszy znak niezmazalny, zwany charakterem. O tym już mówiliśmy, nie będę już tego rozwijał, chcąc szybciej dojść tutaj do finału. Co jeszcze nowego, już bez rozwijania? Teologowie od Soboru Trydenckiego aż do Soboru Watykańskiego II uczyli, że szafarzem zwykłym bierzmowania jest biskup, nadzwyczajnym zaś prezbiter. Generalnie tak jest, że bierzmowania udziela biskup. Dalej, na podstawie dziejów apostolskich starochrześcijańskiej tradycji uczymy, że sakrament bierzmowania mogą przyjąć tylko ochrzczeni, jest on bowiem uwieńczeniem chrztu. Słusznie dalej wnioskujemy, że przyjmujący bierzmowanie winni znajdować się w stanie łaski uświęcającej, by móc przyjąć sakrament nie tylko ważnie, ale i w sposób godziwy. To już z innych dyskusji wiemy, że to przygotowanie ze strony tego, który przystępuje do sakramentu, ma wpływ na to, jak dużo Bożej łaski w tym sakramencie będzie w stanie przyjąć. Ani z Pisma Świętego, ani na podstawie dokumentów Kościoła nie można wykazać, że sakrament bierzmowania jest koniecznym środkiem do zbawienia. Co więcej, Kościół wyraźnie mówi w kodeksie prawa kanonicznego, że bierzmowanie nie jest takim środkiem koniecznym do zbawienia, chociaż na proboszczach spoczywa obowiązek troski, by wierni w odpowiednim czasie ten sakrament przyjmowali. I nie wolno im zaniedbywać tego sakramentu, gdy mają okazję go przyjąć. No czytaliśmy wcześniej, że wszystkie są... Nie, przepraszam, czytaliśmy, że wszystkie sakramenty są tak nakazane bezpośrednio przez Chrystusa. To jest co innego. Dobrze. I może jeszcze jakieś no, takie już podsumowanie. Z biblijnego punktu widzenia, no to już mówiłem, jest, jaki sens jest, szczególnie w Kościele katolickim, rozciągać te dwa elementy? Tu mamy chrzest, tam mamy bierzmowanie, a w środku pierwsza komunia dzieci, prawda? I katolik nie ma pojęcia, jaka jest w tym logika i dlaczego tak. Po prostu Kościół tak uczy, tak ma robić, więc tak postępuje, nie? Jak w Kościele katolickim jest to ciekawie rozwiązane, ciekawie to nie znaczy, że tak do końca można się z tym zgodzić, ale prawosławni, kiedy już niemowlę chrzczą, ono jest od razu bierzmowane, po czym przystępuje do komunii. Znaczy jest mu udzielona komunia, jakaś tam okruszynka chleba, wina. No bo już jest pełnoprawnym członkiem Kościoła i wspólnoty. No, więc... Prawosławie tak? Tak. Przystępuje do tych trzech sakramentów równocześnie właśnie w momencie ochrzczu. W Dziejach 8:17, tutaj to jest jeden z głównych tekstów, na który się Kościół powołuje. Dzieje apostolskie 8:17, a także 19 od 1 do 7. Tam jest napisane, że byli ochrzczeni i tylko w imię Jezusa, wtedy nakładali na nich ręce, oni otrzymywali Ducha Świętego. A w Dziejach 19:1-7 czytamy, że zostali ochrzczeni plus, prawda, nałożono na nich ręce no, zaraz po chrzcie. Cóż można powiedzieć? Praktyka nakładania rąk i otrzymywania Ducha Świętego jak najbardziej w Biblii występuje. Nie widzę żadnych biblijnych podstaw do tego, aby czynić z tego samodzielny czy oddzielny sakrament, czy oddzielne jakieś tam ustanowienie. Jak czytaliśmy wcześniej, no, trzeba było teologów, aby
stwierdzili najpierw, że po chrzcie następuje nałożenie rąk, tak zwykle się dzieje, ale to są jednak dwa oddzielne jakby wydarzenia, dwie oddzielne praktyki, a kiedy już stwierdzono, że to są dwie oddzielne praktyki, to potem ktoś wykonał następny ruch i rozłączył je ze sobą na kilkanaście lat, bo myślę, moment chrztu, a bierzmowania w Kościele katolickim dzieli kilkanaście lat. Nie ma tutaj akurat tych biblijnych uzasadnień. No poza tym właśnie, jak powiedziałem, sam fakt nakładania rąk jest czymś jak najbardziej biblijnym i Duch Święty się przyznaje do takiej formy. Tak jest moje przekonanie. I natomiast też no, mamy w Słowie Bożym też ostrzeżenie tak, skierowane do Tytusa, żeby nie postępować tutaj pochopnie, bo jednak to nie jest tylko pusty sam w sobie znak właśnie. I z tego względu, jak pisze Paweł do swojego ucznia, że pochopnie, prawda, nie nakładaj rąk i tutaj zalecana jest w tym wszystkim jakaś mądrość. I to jest to nakładanie rąk z modlitwą, zesłanie ducha, czy to jest nakładanie rąk raczej wskazujące na ordynację na ucznia? To dokończ, jeszcze raz, końcówki nie usłyszałem. Czy ordynacja na urząd? Nie, mam na myśli tutaj wszelkie nakładanie rąk. Zarówno osoby, która teraz została ochrzczona i teraz jeszcze dopełniamy tego nałożenia rąk, widząc taką praktykę, która wcześniej występowała. I przy ordynacji, jeżeli już tak używamy tego słowa, bo rzeczywiście coś takiego występuje, również mamy do czynienia z nakładaniem rąk i wtedy już konkretnie modlitwa jest kierowana o to duchowe jakby namaszczenie do tej służby, no, do której już Bóg powołał i wyposażył. Czy ja dobrze Cię zrozumiałem, że chodzi Ci o to, że ten fragment, który zacytowałeś, wzywa nas do tego, abyśmy pochopnie nie chrzcili ludzi i pochopnie ich nie przyjmowali do wspólnoty? To masz na myśli? Apostoł Paweł pisze, ostrzega w tej chwili, nie pamiętam, to był chyba Tymoteusz, tak? Żeby nie nakładał pochopnie rąk i nie uczestniczył w grzechach ich, bo tu jest, tutaj są te dwie sprawy, połączone, więc wydaje mi się, że w każdej sytuacji, kiedy myślimy o nałożeniu rąk, ta sprawa wymaga podjęcia próby duchowego rozeznania w tym, prawda, co czynimy. I to rozeznania też z obu stron, to znaczy ze strony tego, na którego mają być nałożone ręce. Kto będzie nami nakładał ręce? I ze strony tego, który te ręce nakłada. Czyli w tej sytuacji nie chrzcijcie pochopnie ludzi również. Jako jeden z tematem. Nie, w tym momencie, gdzie Paweł mówi, żeby pochopnie rąk nie nakładać, on nie nawiązuje w żadnym punkcie do chrztu. No właśnie, no bo co złego ma modlitwa o to, żeby Bóg zesłał Ducha Świętego na człowieka. W sumie nic złego, prawda? Tylko dobre dla wszystkich, tego rzeczy mogą wyglądać. To znaczy, ja bym był ostrożny z tym zesłaniem Ducha Świętego, z tego powodu, że teksty o charakterze historycznym, które mamy z dziejów apostolskich, według mnie nie do końca uprawniają do takiej praktyki, jakiej się domagał na przykład, no nie wiem, Szymon Czarnoksiężnik, żeby kiedy on włoży ręce, żeby było. Według mnie to jednak nie jest tak do końca. Pamiętajcie, że wkładanie rąk w swojej istocie ma charakter pośredniczy. Zawsze pośredniczy, nakładanie rąk, ma charakter zawsze pośredniczy. Więc jest pytanie, czy dzisiaj otrzymuje, czy jest do tego uzasadnienie, jeśli chodzi o przyjęcie Ducha Świętego w nauczaniu, a nie jedynie w praktyce. Bo ja tu nie widzę jakiejś prostej... Bo jeżeli przyjmiemy, że to dotyczy ordynacji urzędu, to jakby logika jest zachowana. Poczekaj, sprawdź człowieka, zobacz, kim on jest, a później jakby zewnętrznym znakiem dla innych uznania przez zbór czy przez starszy człowieka na dany urząd jest nałożenie rąk modlitwą. Natomiast jeżeli to rozciągniemy również na sprawę chrztu, to logika zaczyna się burzyć. Bo albo przyjmujemy wtedy tezę, że sama modlitwa, jak rozmawialiśmy, nie robimy z tego jakiegoś misterium, bo nadanie ducha jest czymś, czego nie należy za szybko robić. Ja tu nie widzę problemu, żeby się modlić o Ducha Świętego. No bo to jest dobra Ja myślę, że my będziemy kontynuować dyskusję, a wykład już zakończymy. Aha. Czyli może być zdanie na zakończenie, może tak byłoby lepiej. No. Nie. Nie, sakrament, akurat sakrament bierzmowania, tutaj już powiedziałem wszystko, co miałem do powiedzenia. Także ja dziękuję bardzo, na tym ten wykład zakończyłem, a my kontynuujmy jeszcze. Żeby...